Jako pracodawca przechowujesz dokumentację pracowniczą przez określony czas. Do końca 2018 roku był to okres 50 lat od rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Od 1 stycznia 2019 roku ulega skróceniu czas przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych z 50 do 10 lat za pracowników oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie dla osób nowo zatrudnianych, czyli po 2018 roku. Dotyczy to także osób, które zatrudniałeś po raz pierwszy w okresie od 1999 do 2018 roku, o ile zdecydujesz się na skrócenie i złożysz wymagane dokumenty. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji będzie jednak związane z koniecznością przekazania do ZUS dodatkowych danych i dokumentów, takich jak oświadczenie ZUS OSW, raporty informacyjne ZUS RIA za każdego pracownika i zleceniobiorcę, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, oraz ZUS ZWA dla pracowników, z którymi rozwiążesz umowę o pracę. W pierwszej kolejności należy wypełnić nowy druk ZUS OSW. Oświadczenie to możesz złożyć w dowolnym momencie, ponieważ decyzja o zmianie powinna być rozważna i świadoma. Zanim ją podejmiesz, przejrzyj dokumentację swoich pracowników i zleceniobiorców oraz sprawdź, czy masz kompletne dane, które będą wymagane do sporządzenia raportów informacyjnych ZUS RIA za wszystkich pracowników oraz ubezpieczonych, czyli również osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie. Na złożenie raportów będziesz miał 12 miesięcy. Dodatkowo, jeśli będziesz zwalniał pracownika po 2018 roku, to wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń będziesz składał również dokument ZUS RIA. Jak wypełnić formularz ZUS OSW? W pierwszym bloku wypełnij swoje dane identyfikacyjne: NIP, REGON, PESEL, nazwę skróconą, nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Jeśli zamierzasz przekazać raporty informacyjne, zaznacz X w drugim bloku dokumentu w polu 01. W trzecim bloku wpisz datę wypełnienia formularza. Podpisz się jako płatnik składek albo osoba upoważniona oraz przystaw swoją pieczątkę, jeżeli ją posiadasz. Ważna jest data przekazania oświadczenia, ponieważ od tego czasu ZUS będzie liczył termin na złożenie raportów informacyjnych. Czy możesz wycofać oświadczenie ZUS OSW? Jeśli po złożeniu oświadczenia zmienisz zdanie, będziesz mógł je odwołać, lecz tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny ZUS RIA. W takim przypadku złóż korektę oświadczenia i zaznacz w drugim bloku X przy polu 02. Wycofanie oświadczenia będzie oznaczało, że rezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt i będziesz je przechowywać przez 50 lat. Pamiętaj, że nie musisz się spieszyć z wyborem sposobu przechowywania akt. Ważne, aby była to świadoma i przemyślana decyzja. Prościej, taniej, e-akta. Więcej informacji na www.zus.pl oraz na www.eakta.gov.pl.